Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. A dzisiaj, no, materiał transferowy, znaczy on się jeszcze nie dopełnił tak oficjalnie, ale być może się dopełni i będziemy mogli się cieszyć z pozyskania ciekawego gracza, bo jest to reprezentant Węgier, Márton Eppel. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem, mam nadzieję, że tak. Ma 28 lat, jest napastnikiem, więc no, byłoby to duże wsparcie dla Pawła Broszka, by może jakoś połączyć ich rolę, by może grać dwoma napastnikami, albo by po prostu w przypadku odpukać kontuzji Pawła mieć no, solidnego zawodnika, solidnego napastnika, bo akurat liczby Węgra no, mogą budzić szacunek, bo wcześniej Eppel występował w Kairacie Almaty, jest to liga Kazachstanu. Jego kontrakt wygasł już 31 grudnia, więc jest wolnym zawodnikiem. No i gdyby właśnie dołączył do Wisły, no to byłoby fajnie. Byłoby fajnie, bo liczby ma naprawdę niezłe, bo w 28 meczach zdobył 16 goli. I no na pewno to już widać, że zawodnik jest niezły, tak? Że liczby go bronią. Oczywiście no liga, w której występował, no jest niżej niż Polska, ale mimo wszystko 16 goli to nie jest wcale zły wynik. Też jakby jest to zawodnik, który wydaje mi się, że ma dosyć fajne warunki fizyczne, które myślę, że może pomóc Wiśle Kraków w utrzymaniu się w ekstraklasie, ale to mnie cieszy, że właśnie nie ma, jak mówiłem na samym początku, takiego desperackiego ruchu ze strony Wisły, tak? Że to nie jest tak, że Wisła szuka okazji, tylko Wisła faktycznie ma pewne kierunki i jakby te kierunki też są racjonalne i jakby każdy tutaj wierzy, że ci to nie jest tak jak, nie wiem, to nie jest wiara, że wygram w Totolotka, tylko to jest wiara taka, że ma jakieś podstawy, tak? No i faktycznie tutaj ten zawodnik, patrząc na różne materiały i wideo, które są gdzieś dostępne w internecie, no widzę w tym chłopaku duży potencjał, wydaje mi się, że może dużą jakość wnieść. Jakie będą jeszcze, słuchajcie, kierunki transferów Wisły Kraków? Z tego, co słyszałem, to mają być to Bałkany i ma być to jeszcze Hiszpania. Więc też dosyć ciekawe opcje. Fajnie by było właśnie, no mówię, no napastnik to jest coś, co faktycznie nas cieszy. Ma być ściągnięty skrzydłowy, z tego, co też słyszałem, i środkowy obrońca, tak? Więc no, napastnik się sprawdził. Jeśli się sprawdzi środkowy obrońca, to znaczy, że ten news, który dostałem, jest w jakiś sposób no, wiarygodny, tak to nazwijmy. Cieszymy się, bo fajnie, że coś będzie działo w tym okienku transferowym, bo no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tym okienku letnim było dużo transferów, ale te transfery nie były takie ciekawe, jak już na przykład ten transfer jest jakiś taki ciekawy, można coś więcej o nim powiedzieć. Wierzymy głęboko w to, że Márton Eppel, ten 28-latek, będzie prezentował wysoką formę, będzie strzelał bramki dla Wisły Kraków i że tutaj będzie dobrze się czuł. Tego mu życzymy i sobie przede wszystkim. Dzisiaj taki króciutki materiał, bo w zasadzie tyle mam do powiedzenia. Także dziękuję wam bardzo jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!